O gwiazdo betlejemska, to jedna z młodszych kolęd. Po raz pierwszy w śpiewniku zobaczyliśmy ją dopiero w roku 1878. Prawdopodobnie autorem tekstu był ksiądz Zygmunt Modelgiewicz, natomiast muzykę miał napisać Alojzy Urszulok. To kolęda, która choć młoda, to bardzo szybko przyjęła się zarówno w parafiach, jak i przy naszych wigilijnych stołach. Często mówi się o tej kolędzie, że jest kolędą teologiczną, bo nie tylko zawiera informacje i jakby hołd narodzonej Bożej dziecinie, ale zwraca się ku treściom biblijnym. I tak pierwsza zwrotka to nawiązanie bezpośrednie do Ewangelii Świętego Mateusza, oczywiście mówiąca o gwieździe betlejemskiej, która stanęła nad betlejemskim żłóbkiem i która doprowadziła tutaj znanych doskonale ze Świętego Mateusza mędrców. No cóż, druga zwrotka to już zupełnie inne realia. Przenosimy się o 20 wieków później do naszej rzeczywistości. To już nie betlejemski żłóbek, ale nasza szara codzienność. Ta druga zwrotka nawołuje nas, abyśmy naszego Zbawcy poszukiwali już nie w żłóbku, już nie w stajence, ale w codzienności, również w sakramentach, które oferuje nam Kościół. I wreszcie trzecia zwrotka Gwiazdy Betlejemskiej to zwrotka, w której niejako zwracamy się do Bożego Miłosierdzia. Kończy się słowami symbolicznymi: ulituj się nade mną jako nad dzieckiem swoim, byś stajnie nie pogardził, nie pogardź i sercem moim. Niech Gwiazda Betlejemska zejdzie na niebie, w prywatnym niebie każdego z nas. Te święta i w każdej kolejnej dzień. Kolęda Bracia Patrzcie Jeno. Nie znamy dokładnie daty powstania tej kolędy. Fakt, że pojawiła się na drugim zbiorze pieśni z melodyjami Teofila Kronowskiego w roku 1858. Jednakże większość badaczy uznaje jego 18 jako okres powstania kolędy. Jeśli chodzi o autorów linii melodycznej, no to tutaj są pewne rozbieżności wśród ekspertów. Część uznaje Teofila Kronowskiego jako twórcę linii melodycznej, być może w związku z tym, że w jego dziele, w zbiorze pieśni z melodyjami, zharmonizował on wiele swoich utworów. Jednakże większość badaczy wskazuje niejakiego Dąbrowskiego jako twórcę linii melodycznej. Oczywiście to nie jest ten Dąbrowski z Legionów Polskich we Włoszech. To jest ksiądz katolicki o nieznanym imieniu, zachowało się tylko nazwisko, ale osoba o olbrzymim dorobku kompozytorskim. Warto wskazać tutaj takie pieśni i dzieła religijne jak Archanioł Boży Gabriel albo Wszystkie nasze dzienne sprawy. To wszystko jego utwory. Jeśli chodzi o autora tekstu do Bracia Patrzcie Jeno, no to tutaj nie ma żadnych rozbieżności między badaczami. Wszyscy wskazują pana Franciszka Karpińskiego, Herbukora, znanego polskiego poetę oświeceniowego, ikonę polskiego sentymentalizmu, publicystę, tłumacza, moralistę, a przede wszystkim twórcę dramatów i pamiętników. Jako twórcę tekstu do Bracia Patrzcie Jeno, bo nie ma żadnych nieścisłości czy wakacji. Proszę Państwa, kolęda Bracia Patrzcie Jeno jest typową kolędą pasterską, sześciozwrotkową. Więc motywem przewodnim kolędy są narodziny dziecięcia Jezusa, podróż pastuszków, ich wędrowanie do tej lichej, biednej stajenki. Bardzo ciekawa jest szósta zwrotka, która zawiera na następną zachętę, żebyśmy my, mając na uwadze radość pastuszków, również sami adorowali nowonarodzone dzieci i cieszyli się tym i tą radość dawali również innym. No nie oszukujmy się, kolęda Bracia Patrzcie Jeno jest kolędą dość rzadko wykonywaną i niezbyt popularną. Można byłoby powiedzieć taką kolędą niszową nieco. Nie znajdziemy jej na pewno w dziesiątce najpopularniejszych kolęd polskich.
Jednakże może właśnie dlatego warto byłoby odświeżyć sobie informację o tej kolędzie, przypomnieć ją sobie, nieco ją odkurzyć, aby nie zaniknęła ona w mrokach historii. W dzieciństwie, a także teraz, kiedy jestem młodą kobietą, bardzo bliska mam w sercu jest kolęda Gdy śliczna panna. Jest to kolęda, właściwie kołysanka, która jest przepełniona czułością, ukazująca ogrom miłości matki do swojego dziecka. Jest to możliwe zwrotów w rodzicielstwie do swojego nowo narodzonego maleństwa. Gdy śliczna panna to kolęda jedna z najstarszych, a także najpopularniejszych polskich. Jak w większości polskich kolęd, autor jest nieznany. Często zamieszczono ją w XVIII-wiecznych rękopisach, a następnie w XIX-wiecznych drukach. Śpiewano ją przede wszystkim w rzymskich klasztorach. Najstarszy zachowany manuskrypt pochodzi z początku XVIII wieku i obecnie znajduje się w zbiorach Bibliotyki Jagiellońskiej, jednak występuje tam pod innym, troszkę dłuższym tytułem, który brzmiał: Zabawa przy nowonarodzonym Panu Jezusie przez nabożne i wesołe śpiewanie, które dusza nabożna ma sprawiać tuląc i zabawiając dziecinę płaczącą nowonarodzonego Pana Jezusa. Inne źródła natomiast podają także tytuł Panna Najświętsza Synaczka swego najmilszego uprzejmie śpiewając lula. Obecnie znana i śpiewana melodia pochodzi z zbioru księdza Michała Marcina Mielczewskiego pod tytułem Pastorałki i kolędy z 1843 roku i delikatnie różni się od pierwowzoru rytmem. Słowa wiersza rozpoczynającego się u słów Cicha Noc, Święta Noc powstały w 1816 roku. Napisał je młody wikary z Salzburga Józef Moll w wiosce Maria Far na pograniczu austriacko-bawarskim. Słowa tego wiersza powstały w trudnych czasach przypadających na zakończenie okresu wojen napoleońskich, które to czasy jeszcze dodatkowo stały się jeszcze cięższe w wyniku klęski urodzaju, która nastąpiła w 1816 roku na skutek wybuchu wulkanu Tambora w Indonezji, który spowodował tak zwane zimne lato, które doprowadziło do braku plonu w tymże roku. W tych trudnych czasach wiersz ten miał za zadanie powstał w celu pokrzepienia właśnie w tych trudnych czasach. W 1818 roku Mor przekazał swojemu przyjacielowi Francowi Guberowi, organiście w Opernym Dworcie, słowa wiersza, prosząc go o napisanie do jego melodii. Melodia powstała bardzo szybko, jeszcze tego samego dnia została ona rozpisana na dwa głosy gitary i jeszcze tego samego dnia została zaprezentowana w trakcie wieczornej praktyki przez wykonanie samych autorów. Początkowo kolęda była znana jedynie lokalnie, jednak z czasem jej zasięg zwiększał się wraz z powstającymi nowymi śpiewnikami, czy też występami ludzi, którzy prezentowali kolędę szerszemu odbiorcy. W latach 1827-32 Józef Greis, drukarz i księgarz, wydał takie pierwsze pismo zatytułowane Cztery piękne nowe kolędy, w których właśnie na okładce znalazła się Cicha Noc jako jeden z propagowanych utworów. Ponadto w 1844 roku pojawił się drugi taki śpiewnik w Hamburgu, który nosił nazwę Nasze Pieśni, który zawierał również tą kolędę. Z Hamburga ona razem z tym śpiewnikiem dalej podróżowała po świecie, gdzie również znalazła swoich wykonawców. Do rozpowszechnienia tej kolędy również przyczyniły się dwie rodziny. Rodzina Strasserów, która wykonywała ją w trakcie swoich podróży po różnych miejscowościach dzisiejszych Niemczech, a także rodzina Rainerów, która wyruszała
z pieśniami tyrolskimi, ludowymi, z koncertami, czy z występami po dworach europejskich, na początku oczywiście tylko niemieckich, później jeszcze europejskich, a w latach 1839-1868 wyruszyła nawet takie turne po nie tylko Europie, ale również po Stanach Zjednoczonych i Rosji, gdzie również prezentowała w ziemi kolędy. W 1866 roku kolęda weszła już do oficjalnego śpiewnika katolickiego w Austrii i od tego czasu jest jedną z popularniejszych na świecie kolęd, która jest wykonywana w wielu językach w różnych częściach globu. Warto wspomnieć tutaj również o tym, że rękopis zarówno słów wiersza, jak i melodii dotrwał do naszych czasów. Można wyżej wymienione rękopisy znaleźć w dwóch muzeach. Jednym z nich jest Muzeum w Salzburgu, a drugim z nich jest Muzeum Kolędy, czyli Muzeum Cichej Nocy w miejscowości Halle. Szanowni Państwo, okres świąt Bożego Narodzenia to czas spotkań w gronie rodzinnym oraz w gronie bliskich. Każdy z nas nie wyobraża sobie chyba świąt Bożego Narodzenia bez kolęd. Kolędy jednoczą nas przy stole. Nie liczy się to, jak śpiewamy, liczy się to, że w ogóle się śpiewamy. Jest poczucie wspólnoty, rodzi się między nami również taka specyficzna więź. Czujemy takie ciepło rodzinne, ciepło bliskich, miłość. Chciałbym Państwu powiedzieć o kolędzie, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna. Tutaj właśnie mówiąc ze Skarżyskiego Muzeum. Mianowicie w Skarżysku, przyjeżdżaliśmy do Skarżyska z rodziną na, co roku na Wigilię, na święta. I tu na Wigilii moja babcia, która już nie żyje, dziadkowie już nie żyją, śpiewała taką bardzo ciekawą kolędę, kilka takich ciekawych kolęd z takiego oto śpiewniczka, z XIX-wiecznego jeszcze śpiewniczka, kancjonału. Kolędę, która brzmiała jej tytuł Dnia jednego o północy. Prosta pasterska kolęda, w zasadzie taka pastorałka z pewnymi elementami humorystycznymi. Kolęda ta, oczywiście nie znamy jej autora, autor jest anonimowy, melodia ludowa, natomiast jest bardzo ciekawa ze względu na to, że jest odmienna od tych kolęd, które znamy na co dzień, znaczy które znamy powszechnie, prawda? Więc warto sobie do niej sięgnąć, ja tutaj nie będę może czytał czy cytował, ale warto do niej sięgnąć. Jest jeszcze jeden taki ważny element. Ja mam związane właśnie osobiste wspomnienie dziadków z tymi kolędami oraz to, że nikt już chyba nie zaśpiewa tej kolędy tak jak moja babcia, z takim specyficznym zaśpiewem świętokrzyskim. Tak więc namawiam Państwa do tego, abyście sięgnęli również do tej tradycji naszej, regionalnej, ludowej. Tam jest również bardzo, te opowieści są bardzo humorystyczne, to nie są pastorałki nadające się do kościoła i które usłyszycie Państwo w kościele, ale bardzo mają również ciekawą tą warstwę fabularną. Zapraszam do zapoznawania się z naszą tradycją, z naszymi kolędami, a Państwu życzę zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia i zdrowego przede wszystkim nowego 2023. Dziękuję bardzo. Panie Państwo, okres Bożego Narodzenia kojarzy Wam się ze śpiewaniem kolęd. I zdajemy sobie czasami na sprawę, że słowo kolęda kiedyś miało zupełnie inne znaczenie niż dziś. W dawnej Polsce kolęda było to przywilanie się swemu Panu, któremu się służyło i dziękowało mu się za jego opiekę. W zamian za to Pan dawał takiemu pochlebscy, dawał drobne dawki, jakieś słodycze i stąd dzisiaj nawet w naszych tradycjach porządzeniowych jest kolędowanie, gdzie chłopcy czy dziewczęta chodzą po domach, święte kolędy i zamiast za to takie właśnie dawki otrzymują. Kolęda w średniowieczu
nie była mile widziana w kościele, ponieważ był to utwór, który był dużo bardziej wesoły, a nie wypadało wtedy w kościele się uśmiechać. Dlatego kościelnymi wieśniami pozostawione były kantyki, kantyczki i rotule. Tradycja katolicka jednak zmienia się i w połowie XII-XIII wieku święty Franciszek z Asyżu napisał pierwsze katolickie kolędy. Jedną z nich mogła być właśnie pochodząca z kwiatu świętego Franciszka pieśń słoneczna, czyli najwyższy, wszechmocny i dobry Panie, Twoje są wielbienie, chwała, cześć i wszelkie błogosławieństwo. Naśladowcy Franciszka, franciszkanie żyjący w Szotunu, implementowali do katolicyzmu ludowe, a także często pogańskie obyczaje, między innymi takie jak wesołe kolędowanie, budowanie szopek i żłobków. Kolędy, które w końcu się przyjęły, trafiają też do naszego kraju. Najstarszą polską kolędą, pochodzącą z 1430 roku, z tekst Zdrow bądź Królu Anielski. Niestety, jak wiele ówczesnych kolęd, były to tłumaczenia z języka czeskiego. No nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale słowo kolęda na pieśń bożonarodzeniową występuje zaledwie w kilku językach, między innymi czeskim, ukraińskim i polskim. Średniowieczna łacińska pieśń Angelus Pastoribus, której początkowe strofy znamy z tak zwanego rękopisu kłodnickiego z połowy XVI wieku, dzisiaj tłumaczymy je jako Anioł Pasterza mówi. Niestety nie znamy pierwotnej melodii, na którą ta pieśń była śpiewana, ponieważ zapis ludowy pojawia się dopiero w połowie XVI wieku w śpiewniku kościelnym księdza Wieluszewskiego. Twórcy kolęd w średniowieczu i renesansie nie uznawali swojej twórczości kolędowej jako czegoś bardzo ważnego i często teksty nie były opatrywane nazwiskiem twórcy, w związku z tym nie znamy wielu z tych twórców. Następne lata, czyli okres już renesansu, jest bardzo dobrym okresem dla polskiej kolędy. Powstają wtedy bardzo wiele kolęd, które dzisiaj znamy, dzisiaj śpiewamy, między innymi na melodii Poleca Pędzonego Poleca IV znana kolęda Żłobie Leży, której autorstwo przypisuje się księdzu Piotrowi Skarcy. Najstarszy zapis notowy polskiej kolędy pochodzi z 1075 roku. Jest to kolęda, przepiękna kolęda w Lorejże Jezuwim. Była ona, co z tego znaczy, była znana już w XVII wieku i powszechnie śpiewana. Ciekawostką jest to, że jej randze świadczy to, że Fryderyk Chopin, nasz narodowy kompozytor, włączył motyw z tej pieśni do środkowej części swojego Scherzo Hamon op. 20, dzięki czemu kolęda ludowa trafiła na salony całej Europy. Proszę Państwa, tekst tej kolęd śpiewali wielcy twórcy tamtych okresu. Piotr Skarga, Mikołaj Sępsarzyński, Andrzej Morsztyn, Franciszek Karpiński, a także Mickiewicz czy Słowacki. Melody kolęd, poza tymi, które zaczerpnięto z kolęd polskich czy zmian kwalifikacyjnych, to także pieśni ludowe, a również pisane muzykę przez wielkich muzyków, kompozytorów tamtych czasów, takie jak na przykład Feliks Nowomiejski czy Witold Lutosławski. Także Skarżyska ma swój dawny wkład w twórczość kolędową. Patron naszej Skarżyskiej Szkoły Muzycznej Zygmunt Laskowski, który był powstańcem styczniowym 1863 roku, w tym okresie napisał muzykę do kolędy żołnierskiej, której patetyczny tekst ułożył Mieczysław Rabunowski, też uczestnik powstania, i ta kolęda ze zmienionym lekko tekstem jest śpiewana do dnia dzisiejszych. Wybrałem dla Państwa jedną z najciekawszych polskich kolęd, jaką jest pieśń o Narodzeniu Pańskim, której autorem jest wybitny poeta Kresu Oświecenia Franciszek Karpiński. Tekst został napisany przez Karpińskiego na zlecenie Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej, jednej z najmniejszych kobiet XVIII wieku, pani na Maciusie i Janu. Karpiński przybywał wtedy na dworze kolejnej Izabeli, która ze Spaniatowskiej Panickiej, wdowy po Hetmanie Janie Klemensie Danickim, panu na Białymstoku, który przez całe swoje życie przeciwstawiał się przedrozbiorowym obcym interwencjom w Polsce. To właśnie w Białymstoku w 1792 roku w starym kościele farmy miało miejsce prawe tłumaczenie tego utworu. W tomiku pieśni nabożne, z którego pochodzi właśnie ta kolęda, czyli pieśń o Narodzeniu Pańskim, znajdują się jeszcze dwie bardzo piękne polskie pieśni
religijne, pieśni, które chętnie były śpiewane przez nasze babcie, dzisiaj niestety już są trochę zapomniane. Pieśń to pieśń poranna, która zaczyna się od słów Kiedy rano wstaje zorza, pieśń wieczorna, czyli wszystkie nasze dziewięć słowa. Pieśń adnowozańskim, o którym Państwu mówię, znana jest powszechnie za polędza Bóg się urodzi. Jest jedną z najbardziej zniosłych treści polskich kolęd, co wyróżnia jej pośród popularnych wówczas i dziś kolęd ludowych. Kolęda śpiewana była na różne melodie, a obecna jest przypisana wybitnemu dżentelmenowi polskiemu kompozytorowi Franciszkowi Karwelowi. Kolęda śpiewana była przez różne melodie, a obecna wersja jest przypisywana wybitnemu polskiemu kompozytorowi Karolowi Kurpińskiemu, który był autorem wielu ważnych dla nas dzieł, takich jak Warszawianka 1831 roku, czy pieśń Te Deum Laudamus. Dzięki Kurpińskiemu polska scena w XIX wieku była równorzędna wobec scen innych europejskich stolic. Inne źródła jednak twierdzą, że kolęda Bóg się rodzi była śpiewana do melodii kolęda konwencyjnego Stefana Batorego. Pochodząca z Ewangelii świętego Jana formuła A słowo ciało się stało mieszkalnym z nami podkreśla wartość słów tej kolędy. Pamiętając, kto był zleceniodawcą napisania pieśni, należy interpretować odpowiednio tekst ostatnim ludzkim. Błogosław Ojczyzny miło, dom nasz i majątność całą i wszystkie wioski z miastami, jako oddanie pod Bożą opiekę rozległych duchów lubomirskich, którzy pod koniec XVIII wieku byli właścicielami tysięcy miast, tysięcy wsi i wielu miast, z których najbardziej znane są to Rzeszów, Lubartów czy Przewóz. Od pierwszej połowy XIX wieku kolęda była powszechnie śpiewana, a jej ostatnia kantowa szóstowa była interpretowana jako oddanie pod Bożą opiekę całej Polski. Dzięki temu zrobił karierę najgłówniejszych tabelaków czasu. Śpiewano je na kazachstawskich stepach, śniega w Syberii, a także w kopalniach Chomu. Nagrywając dla Państwa kilka słów o paru znanych i lubianych polskich kolędach, chcę dziś przede wszystkim namówić do kultywowania znanej polskiej tradycji śpiewania kolęd przy wigilijnym stole. Niech więc za pierwszą gwiazdką zabrzmi również Królejże Jezuniu, Przybierzali do Betlejem, Stajenka Cicha, czy co tylko Państwo chcecie i poprowadzi nas może na pasterkę, a może piękny nowy rok. A od nas wszystkich na te święta i nadchodzący nowy rok życzymy wszystkiego najlepszego! Wszyscy do